Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w 13 odcinku podcastu Polityka i Samorząd. Jak co tydzień spotykamy się z Państwem, żeby poopowiadać trochę o lokalnej polityce, o tym, co dzieje się w samorządzie. Ze mną tradycyjnie jest Sławomir Janusz. Dzień dobry, witam. Oraz Michał Szczęch. Cześć. I dzisiaj, no jak to już zapowiedziałem, będziemy trochę właśnie o tej lokalnej polityce opowiadać. Ja mam taki pomysł, żeby, bo już rozmawialiśmy o listach do powiatu, rozmawialiśmy o listach do miast, do gmin to jeszcze nie, ale tam może przyjdzie tak, taka pora, że i o tych gminach trochę porozmawiamy. Ale jest taki samorząd, jest taka rada, do której ja bym się też chciał chętnie dostać. I to jest Sejmik Województwa Lubuskiego. Bo pieniądze. No pieniądze, wpływy, władza, ale nie, broń Boże, ja tam dla pieniędzy nie poszedł, ja tam poszedł służyć. Do mszy. Służyć oczywiście społeczeństwu, tak jak tam służą wszyscy radni. I właśnie chciałem chwilkę tylko poopowiadać o tych listach do sejmiku, ale skupić się na tym okręgu tutaj naszym nowosolskim, żeby mieszkańcy mieli wiedzę, kto mniej więcej od nas tu startuje i kto się znalazł na tych listach. Bo trzeba powiedzieć chyba jasno, że wszystkim, że to są takie specyficzne wybory, w których będziemy mieli 4 głosy oddawać. I oprócz tego, że będziemy wybierać prezydenta, wójta czy burmistrza, to będziemy wybierać też osobę do rady powiatowej, no i kogoś do sejmiku. Do sejmiku jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć list. Nie? No to są dostępne. Nie? Bo zacznijmy może... Platforma ma najmocniejszą tutaj listę, znaczy tak się wydaje, bo startuje z niej marszałek Potęga z pierwszego miejsca. Pan członek, bo teraz po posiedzeniach Komisji Sejmowej do spraw Pegasusa popularnie sformowany pan członek. Także... No tak, bo on formalnie jest członkiem zarządu, no ale mówi się na niego, mówią do niego marszałek, żeby nie mówić członek. Prezes Kaczyński mówi pan członek, to chyba można. Tak, no pan Grzegorz ma jedynkę, a tuż za jego plecami dwójkę ma, tak, Małgorzata Paluch-Słowińska, to znana też radna, która w tej kadencji zmieniła barwy, z PiS-u przeszła do Platformy. I jest jeszcze jedno bardzo ciekawe, interesujące nazwisko tutaj na tej liście, to jest Magdalena Krakowska-Jagasek. No to też znane nazwisko w naszym powiecie, bo to żona burmistrza Pawła Jagaska. Nie wiem, chcecie coś skomentować tą listę? Po tych dwóch miejscach, dwóch pierwszych miejscach, czyli pan Potęga i pani Paluch, to nawet ma to odzwierciedlenie w zabanerowaniu naszego tutaj terenu. Tak? No to są osoby, które na tych banerach widać najwięcej. Pani Krakowskiej no nie za dużo, przez Kożuchów czasem przejeżdżam, faktycznie pojawiła się tam parę razy. I tak się zastanawiam, bo tutaj pani Magda Jagasek jest jakby to debiut jej. Nie pamiętam, żeby ona wcześniej gdzieś kandydowała, startowała, więc to jest jej debiut. Ja tak sobie myślę, że ona by miała chyba jako na debiut większe szanse, jakby startowała do powiatu się dostać, bo pracowała już w starostwie. I tu takie przetarcie, sejmik to jest, że ona tu z siódemką idzie. Sejmik to jest takie dosyć spore wyzwanie, ale kto wie, może jej się uda. No ale dobra, czekajcie, bo jeszcze wam powiem, jakie są ciekawe nazwiska, bo Lewica też tu wystawiła listę i jest Kazimierz Pańtak. O Jezus Maria. 75 lat. No tak, tak. Kaziu, no. Pan Kazimierz, z tego co ja pamiętam, to tak ostatnio się nie dostał i w poprzednich wyborach też się nie dostał. Także... No, pan Kaziu tam widział na Facebooku z muzeum, powyciągał jakieś zdjęcia z posiedzeń Sejmu chyba z lat jeszcze 90. jakieś dyplomy od Aleksandra Kwaśniewskiego, także naprawdę przenosimy się w czasie za sprawą pana Kazimierza Pańtaka. Dużo tutaj lokalnych takich osób mamy na liście PiS-u, bo otwiera tą listę Małgorzata Gośnowska-Kola, czyli radna ze Wschowy z PiS-u, ale już na dwójce jest Andrzej Wieczorek, kiedyś kandydat na prezydenta. Tutaj w Nowej Soli, nie wiem czy pamiętacie, lata temu kandydował. No i radny, któremu grzebano w śmieciach, żeby go wygryźć. Oprócz tego jest znane nazwisko też Galerczyk, Hanna. To jest żona szefa Galerczyka tutaj z Krzysztofa. Radnego powiatowego. Tak. No i rzecz, jest też pani dyrektor, ale nie wiem czy mogę jej nazwisko wymienić. Bo jak z nią rozmawiałem na ten temat, to ona powiedziała, że sobie nie życzy, żeby, to nie, moim zdaniem nie powinieneś. Żeby mówić o tym, że ona kandyduje z PiS-u.
i żeby o niej nic nie mówić. A więc może? Jest pewna pani dyrektor też tutaj ona powiedziała do mnie? Tak. Ale ona się wstydzi, czy co? Ja nie wiem dlaczego, tak ja podpytywałem ją o ten start, ale... Ja powiem o Sławek. Pani dyrektor prosiła... Pani dyrektor Beata Artwińska prosiła Patryka, ale nie mnie, dlatego mówię, żeby nie mówić, że startuje z PiS-u. Tak. Także jest pewna pani dyrektor tutaj, ale zaznaczyła, że nie należy do PiS-u. Ale ty jesteś czysty, ty tego nie powiedziałeś. No tak, ja tego nie powiedziałem. Z takich jeszcze ciekawostek to jest też u nas, tutaj będzie lista PSL-u trzeciej drogi. I to jest moim zdaniem hit. Dzisiaj żeśmy w ogóle ze Sławkiem poznali jednego z kandydatów z tej listy do sejmiku, pana Romana Chudego. Uśmiecham się, ale to nic nie znaczy. Bo wy dzisiaj byliście na konferencji. Tak, dzisiaj byli. Dzisiaj PSL Trzecia Droga przedstawiała nam kandydatów do różnych rad. Był pan Roman Chudy, lekarz. Weterynarii, dodajmy. Co, jak wrażenie? Bardzo sympatyczny. Ale popatrzmy jeszcze, kto tutaj jest, bo to jest bardzo ciekawa lista. Bo na tej liście z numerem 1 jest Elżbieta Polak. Tylko że od razu tłumaczymy, żeby się przypadkiem mieszkańcy nie nabrali, że to nie jest Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej, znana marszałek, tylko to jest Elżbieta Polak, strażaczka, wpisana z numerem 1, nawet nie mieszkanka tutaj tego regionu, tylko z Zielonej Góry, a ona została to jakoś tam wpisana przez Stanisława Tamczyszyna, więc żeby ludzie mieli świadomość, na kogo głosują. Ale pamiętacie, że kiedyś, jak się objawiła właśnie Elżbieta Polak, ale strażaczka, przy którejś tam wyborach, to pamiętam, że od tego czasu Elżbieta Polak, ta słynna Elżbieta Polak, zażądała, żeby tytułowe przedstawiać ją Elżbieta Anna Polak. To było to wtedy, pamiętasz? Tak, było. Jeszcze z lokalnych tutaj znanych osób jest Łukasz Rut z Nowej Soli. No w interiorze tam działa od lat. No ja nie znam też, jakoś nie kojarzę. No to są jego plakaty, no ja znam, parę razy żeśmy rozmawiali. Także może ktoś go tam zna, oprócz mnie też. No i jeszcze jest na tej liście, uwaga, Hołownia, Aneta Hołownia z Małomic. Ale no znowu tu taki myk. Tak jak tu mamy, nie ten Elżbietę Polak, że to zbieżność nazwisk, to jest podobnie zbieżność nazwisk, bo kontaktowałem się z panią Anetą, ona w ogóle ma na swoim Facebooku takie zdjęcie, że jak profilowe, że jak je otwierasz, to celuje do ciebie z pistoletu. No, ale spokojnie, bo tak, to jest policjantka, powiedziała, że to jest tylko zbieżność nazwisk, że nic ją Z Hołownią, ona idzie właśnie z trzeciej drogi. Od Hołowni, tak. Ale z Hołownią nic poza nazwiskiem nie łączy. Ponoć sama się zgłosiła do tej ekipy i powiedziała, że ma ciekawe nazwisko i oni stwierdzili, faktycznie ciekawe i wpisali ją na listę. Także mnie z moim nazwiskiem nikt nie weźmie. Żebyście o tym wiedzieli. No i jest taka tutaj też dosyć, ja nie wiem czy to nazwać kabaretową, bo nie chcemy tu nikogo obrażać, bo jest też swoją listę. Na pewno mieszkańcy znajdą SLD, tak? Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. Tu nie jest to stare SLD, tylko to nowe. Tu możemy kojarzyć na przykład Henryka Radeckiego, to był kiedyś radny swego czasu. On się po różnych gminach pojawiał, w różnych gminach jako kierownik jakiś od różnych tych tam spraw. Jest pani Samotyja z Nowej Soli, ale jest też pani Józefa Domżalska ze Starego Stawu, o której psie żeśmy rozmawiali w tamtym tygodniu. Ale czy te sesje zdjęciowe to też ta pani, czy nie? Czy ja mylę? To jest Kucharska. Ja mylę, tak? Ty mylisz, tak. I pani Józefa też się tutaj znalazła, to jest była sołtyska ze Starego Stawu. Ale ja znam jedynkę z tej listy. Pan Zdzisław Goździejewski, ja znam tego człowieka, bo był prezesem klubu siatkarskiego, w którym grałem. Czyli Sobieskiego Żagań. Ale jest ze Szprotawy akurat. No to tamte tereny właśnie. Był pułkownik chyba wojska, z tego co pamiętam. Tyle od nas do Sejmu. Na kogo będziesz głosował? Tyle od nas do Sejmu. No ja na nich nie będę głosował, bo ja w innym okręgu. Ale wydaje mi się, że nie ma tu takich nazwisk, nie wiadomo ile takich mocnych. Może to dobrze, tak? Będą jakieś nowe osoby. No kilka oczywiście jest, jak Grzegorz Potęga na przykład, ale jest... No Grzegorz Potęga mierzy się z Elżbietą Polak. No ale nie tą. No dobra. Druga rzecz, o której chciałem z wami porozmawiać, to chciałem zwrócić waszą uwagę na to, co kandydaci piszą w swoich programach wyborczych. Bo przejrzałem programy wyborcze kilku kandydatów. Dużo takie, masz tych takie programów. Ciekawostki tutaj z nich powyciągałem.
i powypisywałem. Czy wy widzieliście na przykład, co obiecuje ludziom Jacek Milewski? Dużo obiecuje. Bardzo dużo. On ma na takiej dużej stronie gazetowej, to co mówiliśmy, że wygląda jak krąg, wypisanych tych obietnic tyle, że ciężko jest zliczyć, ale niektóre są takie dosyć śmieszne, bo napisał, że obiecuje utrzymanie bezrobocia w Nowej Soli. Dodajmy, że jest napisane, że na poziomie poniżej 500 osób w ujęciu średnim. Czy boję się, że akurat Jacek Milewski po 7 kwietnia może te bezrobocie zwiększyć? To nie wiem, czy dotrzyma tego słowa. Znaczy jak wygra wybory, to może dotrzyma. To nie tylko on wtedy, bo to jeżeli Jacek Milewski zwiększy bezrobocie, to z automatu jeszcze kilka przynajmniej osób. No tak, no tam będzie wtedy siła duża. Ciekawie, można by wymieniać na tym myślę kolejny odcinek. No dobra, słuchajcie, ma też budowę drugiego dziennego domu Senior Plus. To jeden już powstał. Z takich ciekawszych rzeczy to na przykład majster dla osób z niepełnosprawnościami. Ten, co jest obecnie, to jest dla pełnosprawnych, a będzie jeszcze majster. Czyli osobny dla osób, które mają niepełnosprawności. Łatwiej dostępny, o to chodzi. Nie wiem, aż sam jestem ciekawy. Hospicjum, to hospicjum, budowa tego hospicjum nowosolskiego, to ma też, jest od lat, ale też ma w swoim programie tutaj ta kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, ona tu ma troszeczkę więcej. No to nie jest rządowy program, że będą budować właśnie takie miejsca, powiaty? Wiem, że coraz więcej ludzi o tym mówi i widzą potrzebę, kandydaci, i ona tutaj faktycznie ma też, nawet ma więcej, bo ona chce... Napisała, że podejmę działania w celu stworzenia poradni i oddziału geriatrycznego, no, a także właśnie budowa ośrodka paliatywno-hospicyjnego, czyli takich hospicji. Tak. Też mi się rzuciło w oczy na różnych ulotkach, że właśnie mówią o tych miejscach tego typu, ale to jest ten projekt, co będzie rządowy chyba, że powiat przez powiaty będą przechodziły pieniądze. Mhm. Wszyscy mają budowę tunelu, wszyscy. A to też od lat jest raukowane. Wszyscy to mają. I, który to już raz? I widziałem u Beaty Kulczyckiej, że chcą budować tunel i widziałem właśnie u pani Alicji Szymańskiej, że chcą budować tunel. A to nie jest tak, że ten tunel ma powstać, a później po wyborach mówią, że się jednak nie opłaca? No też widziałem, no ten tunel widziałem już wcześniej na ulotkach faktycznie różnych ekip, no i jakby do tego nie doprowadzono. Aczkolwiek Jacek Milewski, ale tak samo i pani Kulczycka zabezpieczają się, pisząc o tym tunelu, że jest to możliwe w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. No. Czyli jak ktoś da, to zrobimy, jak ktoś nie da, to nie robimy. To nie zrobimy. Ja też to obiecuję. Zbuduję wam tunel, tylko dajcie mi pieniądze. Tylko Sławek Janusz, głosujcie na to. Tylko tak to jest możliwe, no ale słuchaj, to tak to wygląda. Co jeszcze ciekawego u pana Jacka, żeśmy wyczytali. On też stawia trochę na budowę miejsc parkingowych w mieście, ale podobnie jest w ulotce pani Kulczyckiej. Ona nawet napisała, że chce wszcząć dialog z Carrefourem w celu udostępnienia miejsc parkingowych po godzinach pracy. Także jest jakiś... No tam jest zadyma jakiś... faktycznie, bo Carrefour zabrał im ten parking, ludzie nie mają gdzie stawać, no ale to jest wiadomo, prywatny przecież podmiot, jaki on ma interes w tym, żeby dawać tym ludziom ten parking. Chcą, żeby tam była wymiana, rotacja tych samochodów, żeby ludzie mogli robić zakupy. No nie wyobrażam sobie na takiej sytuacji, nie wiem, że co, że na noc będzie udostępniany dla mieszkańców, a o 6 rano wszyscy wstaną i będą przeparkowywać swoje samochody, nawet jak będą zostawać w domu, no ciężko jest to zorganizować. No, miasto musi pomyśleć o jakichś parkingach, ale myślę, że nie kosztem sklepów typu Carrefour, no bo to przecież nie ma większego tak jakby sensu. Taki pomysł jest. No, widocznie. No, takie są potrzeby społeczeństwa, takie są potrzeby ludzi, którzy tam mieszkają, bo Carrefour zabrał im ten parking, powiedział, że nie można parkować. No i miasto ma takie rozwiązanie, że będzie próbowało przekonać Carrefour, żeby im ten parking oddało. Co jeszcze jest to ciekawego? Na przykład powiem wam, że też jest cały czas mowa o adaptacji willi Gruszwica, tak? Gruszwica na potrzeby szkoły muzycznej, ale od razu też zaznaczymy, że jak będą na to środki zewnętrzne, tak? Czyli my nie mamy. Jak nam dadzą, to zrobimy. Tu jeszcze jest taka fajna rzecz, że pan Milewski obiecuje, że wyprowadzi ruch samochodów ciężarowych powyżej 5 ton z centrum miasta. No, zobaczymy, czy to mu się uda. Skoczy do obwodnicy, tak? To taki cel. Tak, chyba tak. Chce też, pisze też o zakupie autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej i publicznej. No i tu jest dział turystyka dosyć rozbudowany. I słuchajcie, że w planie turystycznym oprócz tego całorocznego stoku narciarskiego, pamiętacie, że
coś takiego miało powstać. Jest też rozwój turystyki rowerowej, no to tam ścieżki rowerowe, ale też rozwój żeglugi odrzańskiej. To też już jest śmieszne, bo rozwijali już żeglugę odrzańską i wiemy, jak to się skończyło. Statki miały pływać i... A wiecie, jaką chce rozwinąć żeglugę odrzańską? Napisał, że w oparciu o rejsy statkiem Laguna. A już jest jeszcze Laguna, jeszcze istnieje, czy już? No tak, czyli no, dalej będzie pływać, ale uwaga, we współpracy z Głogowem, Zieloną Górą i Sulechowem. No przecież wiemy, że nie może pływać, że większość oko albo jest za wysoki stan wody, albo za płytko jest. No dobra, no ale jest też budowa kąpieliska miejskiego. No tutaj obiecuje pan prezydent też kompleksową modernizację stadionu miejskiego. Także ale też niezłe. Tego, co Łęguski też obiecuje? No chyba też wszyscy tam obiecują. Jak dacie pieniądze, to ja też obiecuję. No, także, ale tu akurat nie ma, że gdzieś będą próbować, więc może za swoje to zrobią. No i jest ta oświata. Powiem wam, że trochę jestem przerażony tym, w jakim stanie są nasze tutaj szkoły nowosolskie, bo tu jest tak, że przeprowadzę kompleksową modernizację szkoły podstawowej numer 8. Później jest modernizacja numer 3, budowa hali numer 5, tu dokończenie boiska w szkole numer 6, budowa tu przedszkola. W jakim stanie są te szkoły, że praktycznie tyle jest wymienianych i one są, przecież 8 to jest największa szkoła tutaj, nie? Wszystkie do remontu, to zaniedbania jakieś takie wieloletnie, czy jak? Nie wiem, no po prostu, ale okej. Okay. No, pani Kulczyckiej też żeśmy znaleźli kilka ciekawych rzeczy, bo ona na przykład wpisała, że chciałaby na rogatkach postawić witacze zapraszające do miasta. Fajny pomysł. Tak, no już o tym Kerfurze tu żeśmy mówili, ale na przykład stawia, ona takie konkrety ma, jak na przykład lewoskręt wyprowadzający ruch z galerii przy McDonaldzie. No tam się w okolicach 14-15 korkuje faktycznie, może to jest jakiś pomysł. Ale Michał, popatrz, ma na przykład wpisane likwidację hałdy odpadów, albo ma na przykład coś takiego, że będzie budżet obywatelski. A jak pani Kulczyska zlikwiduje tę hałdę? Nie ma napisane. W zasadzie obietnice, definicja obietnicy jest taka, że nie musi podawać rozwiązania problemu. Tak. Wystarczy zasygnalizować, że jakiś problem zostanie rozwiązany. Nie, no to jest dobrze, że o tym się mówi, bo ja pamiętam to tak króciutko i wtedy, że jeszcze niedawno, jak pojechałem tam na ogródki, na działki, które sąsiadują z tą hałdą, to ludzie myśleli, że hałda to jest zielony wał ziemi, a ten zielony wał ziemi to jest po prostu osłona. I ta hałda jest jakby zasłonięta tam zielonym wałem ziemi. Ludzie nawet nie mieli świadomości. Więc dobrze, że się o tym mówi, chociaż tyle. No Daniel Roguski też mówił w kampanii, nie? że tą hałdę by zlikwidował. I jak była kampania parlamentarna, to też przyjeżdżali pod hałdę i mówili, że ją zlikwidują. Stał się to taki nośny temat wyborczy. Skoro o tym mówią, to może faktycznie tak zrobią. Wiesz, ale ona też ma tu ciekawe, że na przykład troska o zwierzęta. I w planach jest wybieg dla psów, przytulisko, znalezienie miejsca na cmentarz dla zwierząt. I tu mi się też podoba obietnica, że poszanowanie praw pracowniczych i przeciwdziałanie nadmiernemu zwiększeniu kadr urzędniczych. Pani Kulczycka może coś o tym wiedzieć. Także... Jeszcze tylko chciałem wam powiedzieć odnośnie, bo w poniedziałek odbyła się prezentacja pani Alicji Szymańskiej, która kandyduje na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. Przyjechał, prezentował Marek Ast. Tylko jeden poseł, nie tylu posłów, ile było w Platformie. Ale był też Jezus. Tak, bo było pod kościołem, tak. Faktycznie, pod tym samym kościołem, pod którym... Ale nie, że Mesjasz. Pod którym Duda... Nie ten od Gabrielczyka, ten prawdziwy Jezus Chrystus. Tak, ale tam po prostu im się dobrze to miejsce kojarzy, bo tam Duda tłumy zgromadził, więc... Tu tłumów nie było, ale no, zaprezentowała się kandydatka i wręczono mi po tej całej prezentacji jej program wyborczy z takim hasłem rodzina, praca, zdrowie, edukacja. Ja go przeczytałem, to też jest faktycznie budżet obywatelski, ale są takie ciekawe wpisy, jak na przykład pani Alicja obiecuje, że zamontuje systemy informacyjne dla mieszkańców w postaci nowoczesnych elektronicznych tablic. Nie wiem, co one by miały wyświetlać. No, kto ma imieniny? Jaka jest pogoda, jaka temperatura? No takie najpotrzebniejsze rzeczy. Tu już jedno zamieszanie z takimi tablicami mieliśmy kiedyś, jak były przetargi i one nie działały i w ogóle. Ale słuchajcie, jaką ona ma wizję Nowej Soli. Bo pisze, że zadbam, aby Nowa Sól stała się hubem przeładunkowym w regionie,
Taką możliwość daje nam port rzeczny, bocznica kolejowa i rozbudowa infrastruktury drogowej miasta. Wyobrażacie sobie, żeby tu był taki że Nowa Sól była hubem przeładunkowym? A jak Jacek chce zakazać wjazdu ciężarówek? Do 5 ton. Takie skrajne, nie? Tak. No ale że na porcie co by miało, żeby powstał taki... Ale czego oni by tu jeździli w ogóle? To jak dojechać? To... I co by tu przeładowywali? To no ale jakby tu ludziom się żyło, no przecież to niewykonalne jest. Tak. Też ma, że chce te ropopochodne zlikwidować hałdę, tak? No i, ale to nam to zwróciło i to myślę, że to wam się spodoba. A Jacek ma, że chce hałdę zlikwidować? Nie widziałem, żeby on miał coś takiego. Pan Mileski nie chce zlikwidować hałdy? Nie widziałem, żeby tam było, żeby zlikwidował. Może więc... jako jeden z nielicznych wie, że się nie da. Więc tego nie obiecuję. Ale może się nie wczytałem, może gdzieś tam jest, bo tego jest naprawdę dużo. A niedawno ognisko płonęło przy hałdzie, wiecie? A no faktycznie, no coś tam się dzieje. Także i zgadza się. No, ale słuchajcie tego. Podejmę działania połączenia miasta z ościennymi gminami. Proces poprzedzę konsultacjami. No i teraz na miejscu wchłonąć chcę Izabeli Bojko. Otyń? Nie wiem, Otyń albo gminę wińską. No to jakieś takie, wiecie, bo od dawna się mówi, że w Nowej Soli brakuje już takich miejsc do rozwoju. Do rozwoju inwestycji i, no i się okazuje, że może to jest pomysł, żeby te miejsca znaleźć. To... Burmistrz Barbara Wróblewska czym prędzej musi ubrać te swoje łańcuchy i bronić Otynia. No nie po to Otyń zostawał miastem, żeby teraz miała Nowa Sól wchłonąć. Też sobie nie wyobrażam, że pani Izabela Bojko dała sobie zająć swoje tereny, no chyba, że to będzie jakaś zbrojna interwencja w wykonaniu pani Alicji Szymańskiej. Może do takiej dojdzie, na przykład z użyciem tego rycerza, co chce wejść do Rady w Bytomiu Odrzańskim. Z filmików? Tak, jest pan, państwo nie wiedzą, ale jest pan Dariusz Klimek, który reklamuje się jako kandydat do Rady w stroju rycerza. To może to on pomoże przejść. Już koniec Nowej Soli, czy jeszcze są jakieś obietnice? Tyle wyczytałem tych obietnic. Dobra, bo ja chciałem tak szybko, teraz ja chciałem coś powiedzieć, ale ja malutko, ja mi tak jak ty, bo ja o siedlisku. No mów. I wiecie co wójt zapowiedział, że zrobi w siedlisku? Małpi gaj. Nie wiem, co myślicie, to jest taka obietnica wójta, że zrobi małpi gaj, bo było posiedzenie komisji wspólnej i tak obiecał. Czy po Strausie spodziewał się po pierwsze albo wybiegu na koni, albo jakiejś papugarni. A tu jest małpi gaj, także może jakaś trzecia pasja wójta. Tylko, wiesz, ja się zastanawiam, co on ma pod tym na myśli, mówiąc małpi gaj. Dla zabaw pewnie. No to jak, nie, no taki chyba z lina, nie mi się wydaje. Masz córkę park linowy. Można hasać. Że park linowy zrobi? Możliwe, ale Dariusz Strauss się chwali na swoich ulotkach, że w swojej poprzedniej kadencji załatwił, bo on tak zawsze mówi, załatwił 53 miliony dla siedliska. Mhm. Mówi, że wszystkie miasta zazdroszczą siedlisku rozwoju i tego w ogóle, co się w siedlisku teraz buduje i dzieje. Postępu. Tak, postępu. Fajnie jakby wskazał, to by można było tam zadzwonić dla nich, zapytać, słuchajcie. Zazdrościcie siedlisku? Zazdrościcie tam wszystkie, no chyba, że wszystkie. No tutaj w okolicy, no podejrzewam, że Nowa Sól, Zielona Góra. Trzeba dzwonić. Ja bym o tym przede wszystkim zapytał, jaka to waluta, bo to może jakieś, wiesz, argentyńskie pesos albo coś takiego. Na to wychodzi, bo Radna Małgorzata Ryszewska postanowiła to sprawdzić. No i sprawdziła. I wynika, że to są jakieś obliczenia wójta Straussa. On chyba policzył jakieś pieniądze, które będą jeszcze wydatkowane w przyszłych latach. A jeśli chodzi o poprzednią kadencję, to gmina Siedlisko, jeśli chodzi o powiat nowosądzki, gminy z powiatu, wydała najmniej. I jeśli chodzi o inwestycje, jest na szarym końcu. I tu jeszcze taka ciekawostka, taka przeszłość. Ileś lat, jak się cofniemy, to wiecie, ile pozyskał wójt w 2016 roku na inwestycje? 25 tysięcy. 25 koła. Szaleństwo. Tutaj ale... tu jest też jeden Polski Ład teraz. No ale tak nawiasem. Ale ciekawe, czy on małpi gaj wybuduje za gminne, czy też musi pozyskać na to pieniądze, żeby wybudować. Nie, trzeba pozyskać. Się wydaje, że pozyskać. No ale to słuchajcie, małpi gaj, to jak jesteśmy przy takich tych, no to jest stadion żużlowy, tak? To żeśmy, znaczy stadion, to myśmy to tak nazywali, to stadion żużlowy. Monika Ostrowska zapowiedziała, że jej komitet, że chcą wybudować takie miejsce, gdzie będzie można jeździć motorami na żużlu. Ja im napisałem, gdzie to będzie, ale nie zdradzili, w którym to miejsce. Bliżej na Falubas będzie, tak? Chodzie. Było kiedyś, tak pamiętam, były takie czasy, był pomysł przeniesienia Falubazu do Żagania dawno temu, być może
pojawił się pomysł, żeby przenieść Walubas do gminy wiejskiej. A do której miejscowości sobie... tutaj pytam? No nie wiem, właśnie ja się pytałem, w której to miejscowości, oni mówili, że, są, że jest kilka, no może to w Lubieszowie, tam stoi ten to boisko, takie nieruszane, które wójt chce... Lubieszów Riders? Tylko, że wójt... Huragan Lubieszów? Tylko, że wójt jakby to boisko tam chyba planowała, żeby tam domki postawić czy coś, więc chyba to nie tam, ale jakieś grunty może się... Albo może, słuchajcie, na tym... na tej strefie ekonomicznej, która gospodarczej, która to jest strefa ekonomiczna w wiejskiej? No jest, no, znaczy, a to tylko z nazwy, ale jest teren, który został zakupiony lata temu pod strefę ekonomiczną. On czeka, tak, on czeka, no, co roku jakby wpisywane są dochody z niego, nie ze sprzedaży już. A później nie ma. Później są wykreślane, ale są wpisywane na początku, że 5 milionów będzie z tego. Nie? No, więc może tam, może wiesz, nowa władza tam stwierdzi, a nie będziemy tej strefy robić, zrobimy tam tor żużlowy. Nie? No, to blisko. A która miejscowość jest stolicą gminy wiejskiej? Nie ma chyba takiej stolicy. Tam... Ciepielów, jak to nie ma? Ciepielów. No, gdzie mieszka księżniczka? Ciepielowie. Bo są lepsze i gorsze miejscowości, nie? W gminie takie, w których się dzieje dużo i takie, w których nie dzieje się nic. Tak. Księżniczka z bajki, rzecz jasna, ja nie mówię o pani. Ale na przykład pani Monika Ostrowska zapowiedziała na swojej lotce wyborczej, też widziałem, że światłowód dociągnie do każdego mieszkańca. Do każdego. A do Józefowa też? Może też. Bo tam Józefowie mieszkańcy ostatnio się odezwali, że pani wójt i tak samo starostwo ich zapomnieli i chcą robić protest. Wyobraźcie sobie, że chcą zrobić taki pochód przez drogę z flagami w czerwcu, bo tam to jest miejscowość turystyczna i będą jakby protestować na drodze, tylko że problem w tym, że tam chyba nikt tak za bardzo nie przyjeżdża do tego Józefowa, więc nie wiem. Ale powiem wam, że też jest taka propozycja, czy no obietnica, budowa kanalizacji po prawej stronie Odry, czyli tam ten Lubięcin i tak dalej. No i wójt, uwaga, tylko wam powiem, że wójt Izabela Bojko też to obiecuje w swojej ulotce wyborczej. Tylko wiecie co najbardziej dla mnie to było trochę, bo ona napisała tak. Skanalizowanie Lubięcina i obszarów przyległych to temat, który należy wreszcie zakończyć. I ale chce się chyba... zrobić czy nie zrobić? Nie, zakończyć. A nie, no ona chce to, że chce pozyskać środki i to zrobić, tylko ktoś tu się pomylił, no. Że zakończyć tu powinno być chyba rozpocząć, no bo tam jeszcze metra kanalizacji nie zbudowano. Dlatego pytam właśnie, czy no. Temat zakończyć, że go uciąć, czy... No właśnie nie, ona tu obiecuje, że zrobi to, nie, ale no to tak właśnie dziwnie to zabrzmiało, że chce to zakończyć, jak może tam ludzie jeszcze nic nie rozpoczęło. Nie? Ludzie marudzą, że nie ma tej kanalizacji, ona chce to zakończyć, żeby już nie marudzili, żeby no zacząć. Ty będziesz mi tłumaczył. Panią wójt trzeba tłumaczyć, to jest egzegeza. Co pani wójt ma na myśli. No ale jeszcze jedno wam powiem tylko, co na tej ulotce. Możemy o niej w ogóle rozmawiać, nie? Bo w tamtym tygodniu jeszcze tak za bardzo nie mogliśmy, bo był wyrok sądu, że nie można rozpowszechniać tej ulotki. Teraz jest odwrotny wyrok, to trzeba też faktycznie powiedzieć, że pani wójt może ją rozdawać. I tu jest coś takiego jak budowa żłobko przedszkola w Lubieszowie. I w sumie nie czepiałbym się tego, gdyby nie to, że to jest zdjęcie jakiegoś takiego kompleksu z basenem. O, no, to może tam będzie też. Powiem wam, że żłobko przedszkole z basenem w Lubieszowie, to by była gruba sprawa. Nie, że się tutaj dopatrzysz, ale no w kolorze to widać. Ale to jest taka nic? No tak, ale może być basen przy przedszkolu. No jakaś taka, no może taki brodzik, nie? Moja wyobraźnia jest duża. Potrafię sobie wyobrazić na przykład, że pani Bojko dogadała się z panią Ostrowską i po takim na przykład dniu w żłobku, przedszkolu i na basenie jedziesz na mecz żużla do Lubieszowa. Wyobraźcie sobie? Rewelacja. Bo nie, no najpierw żużel, bo się kurzy, a później basen. Żeby się wykąpać. Dobra. Ale to wyobraźnia, mówisz, masz dużo, ale to zazwyczaj przed wyborami ta wyobraźnia jest duża, a później się kurczy po wyborach, nie? Tak. Ale żeby było też jeszcze śmieszniej, to zajrzałem w ulotkę pana Szkądziarka. I to, co najbardziej mnie tam rozbawiło w tej ulotce pana Szkądziaka, byłego burmistrza, który nadal tam... To on przedstawia swoich radnych, ale on też przedstawiał, uwaga, radnych do powiatu z Komitetu Jacka Milewskiego na tej samej ulotce. Czyli popieraj. Tak. Kogo popieraj? Panią Agnieszkę Zagułę i Daniel Walków. Bo oni startują od Jacka Milewskiego, akurat z tamtego okręgu, ale też z tamtego okręgu z innych komitetów startują radni, no, Grzegorz Zwarycz, ale ich nie ma na ulotce u pana Szkądziaka. Czyli mieszkańcy Nowego Miasteczka powinni
wiedzieć, powinni pamiętać, że pan Szkądziak to jest ukryta opcja Jacka Milewskiego w takim razie. Może, ja nie wiem, musiałbym go zapytać, o co tu chodzi, ale no, on idzie w takie ogólniki, nie? Tak jak na przykład w mieście się tam mówi konkretnie, że ten zjazd zrobimy, tamten zjazd zrobimy, tą drogę, to on idzie, zrobimy komunikację, pozyskamy inwestorów, zrobimy żłobek, dom seniora, letnie kino. Ja się spotkałem z opiniami, że pan Szkądziak, o ile wcześniej miał takie kampanie agresywne, tak ludzie mówią, takie mocne, gdzieś tam kąsał, to teraz jest spokojny i ludzie nie wiedzą, co się stało. Czy pan Szkądziak się zmienił? Mm-hmm. Czy to jest jakaś cisza przed burzą? Mm-hmm. Czy jednak to właśnie takie kąsanie już się nie sprzedaje, że jednak trzeba być takim miłym i właśnie składać obietnice? Znaczy mi w jego ulotce zabrakło obietnicy, że będzie chodził na sesję, nie? To uczestniczył w niej. Bo nie chodził jako burmistrz. Jako burmistrz to rzadko bywał na sesjach, ale no... Co też tam będą go coś pytać w ogóle, trzeba odpowiadać, no to bez sensu. No tak, także mi tego zabrakło, nie? O czym byśmy mogli jeszcze porozmawiać? Może chwilę o gminie... A ja się zastanawiam, o tej gminie, no? Kolsko. Ja nie znam obietnic Skolska za bardzo. Też za bardzo nie znam obietnic Skolska, które tam składają. Chociaż nie, tam było, kiedyś my rozmawiali, jakieś miejsce na grilla, miejsce na kiełbasę, jakieś takie rzeczy, że będą budowane. Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi, że... Miejsce na kiełbasę to lodówka. To pieczenia kiełbasy. Aha, może na rzekę. No, nie łapcie mnie za słówka. Ja tu tyle gadam i gadam. Słuchajcie, chodzi o to, że kampanię pani Brzozowskiej skomentował Tomasz Bączkowski, który wycofał się z tego. Bo on tam na płocie znalazł woreczek. No, wrócił do domu. I znalazł worek na płocie. A na płocie wisiała reklamówka, a w środku słoik. Pani Iwon, nie wiesza się panu Bączkowskiemu niczego na płocie. No zapamiętajcie, nie wiesza się. Zwłaszcza miodu. Nie, on napisał, że to on nie wie, czy to jest miód, czy to nie mocz. Nie, tak nie napisał. Konsystencji chyba opowiadał. Nie, on, że to było... W kolorze. Kolor czy konsystencji. Miód w kolorze. Ale nie próbował. Nie wiem, czy chyba tam nie pisał, że próbował, czy nie próbował. On tylko... On jest, bo wiecie co, bo pan Bączkowski skończył szkołę dla miodziarzy, pszczelarzy. Jest miodologiem. No można tak powiedzieć, że jest miodologiem, zna się na miodzie po prostu. I ma nawet pszczoły, sam tworzy miód. Wytwarza w sensie. Tak. I więc... Czyli to klasyczna potwarz. Wywiesić takiemu człowiekowi taki miodzik na płocie. Ja jestem przekonany, że pani Iwona wiedziała, na czyim płocie wiesza ten worek. Chyba to ty, poczekaj, to ty myślisz, że Iwona Brzozowska tak. Sama chodzi i rozwiesza te worki? Myślę, że tak. Nie, myślę, że ona ma od tego ludzi. Już widziałem, że Iwona Brzozowska na Facebooku zabiega o to, żeby ci ludzie, którzy nie mają jak dojechać do... lokali wyborczych, żeby się zgłaszali, apeluje o to, przypomina, widać, mobilizuje elektorat starszy, czyli te panie z koła gospodyń wiejskich pewnie, żeby wojewoły. A wiecie, jaki był jakiś i zagłosowały. Ja słyszałem tylko, że w Siedlisku jeździł autobus. Jeździł. W mojej gminie też kiedyś jeździł. Tam skąd ja pochodzę. Ale to nie był organizowany autobus. Podobno w Siedlisku nie organizowała gmina tych dowozów, tylko kto inny. Ale to też było w gminie Wesoło, pamiętacie, jak był ten... Liczyli głosy, na piętrze biesiada już. Tak, no tam świętowanie było. Ale a propos Kolska, to trzeba jeszcze powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, że Kolsko od kilku dni ma wójta. I to jest kobieta. Komisarza. No, ale tak, ale ona... Komisarkę. Komisarza, ale przepraszam, wojewoda ogłosił, że to jest wójt nowy. Tak, to po co wybory? Ma tą funkcję. Zostawcie panią Chodak. To będzie jeden z najkrócej urzędujących wójtów. Może być. Po takim długim... Mowa o pani Renacie Chodak, która jest sekretarzem, no i też wicewójtem od jakiegoś czasu. Na 3 tygodnie. Tak, przez 3 tygodnie będzie wójtem, będzie tam rządzić w tej gminie. Możecie dłużej, bo to nie jest tak od razu po wyborach, że ktoś wchodzi do urzędu. No tak, to jeszcze trwa. Może tam chwilę jeszcze dłużej, no ale po 30 latach rządów mężczyzny w gminie Kolsko trzy tygodnie będzie rządzić kobieta. Czy jest sprawiedliwość na tym świecie? Parytet. Żartujemy oczywiście. No tak, ale nie wiemy, może wiecie, Iwona Brzozowska wygra wybory i będzie dalej rządzić kobieta, nie? W gminie Kolsko. Przez następne 30 lat powiedzmy. No nie, aż tyle to nie będzie mogło, bo są dwie tylko kadencje. A coś ciekawego w Kożuchowie? Poczekaj, zanim to jeszcze skończę, jeszcze o Kolsku, bo w Kolsku też w tygodniu miałem rozmowę z panią
Florczak Kamilą i no, tak, obecną radną, żeśmy chwilkę rozmawiali i szykuje jej się naprawdę ciężki bój o mandat radnej, ponieważ ona będzie z Markiem Sikorą no, konkurowała. To będzie ostry pojedynek, bo nie przepadają ze sobą. Nie przepadają ze sobą, a pan radny Sikora w poprzednich wyborach, z tego co pamiętam, miał najlepszy wynik, także będzie tam naprawdę pojedynek no, dosyć ostry i ciekawe, jak to się skończy. No, o Kożuchów chciałeś zapytać? Tak, ale przypomniałeś mi o pani Kamili Florczak, tak ją kiedyś lubiliśmy, teraz z panią Brzozowską tam kombinuję i tak moja sympatia do pani Kamili Florczak spadła. Przepraszam, szczery jestem, tak opowiadam po prostu. Moja sympatia nie spadła do pani Kamili Florczak. Nie. Tylko mam nadzieję, że to koń trojański właśnie. Tylko Krajowa nie zmienia zdania. Tak. To co, Kożuchów? W Kożuchowie Paweł Jagasek coś o Mirocinie się odpalił na Facebooku. Tak, ale tylko na chwilkę. Ale to ja powiem. To powiem. A, no właśnie. Ja no, powiem. No, ale to czy to wyborcze? Tak, pan Jagasek dostał z SKO jakiś tam wyrok, że nie musiał opiniować. To jakby nie chce się w szczegóły wgryzać. I zażądał na Facebooku przeprosin od wszystkich dookoła. Ode mnie, od naszej gazety, od mieszkańców, od wszystkich przeprosin zażądał. Jakby to jest to dziwne, bo i my, i mieszkańcy jakoś tak chyba nigdy za bardzo, aż tak mocno pana burmistrza nie ganiliśmy za ten Mirocin. Raczej starostwo i urząd marszałkowski zawsze pisaliśmy, że są winni i mówiliśmy. No ale on żądał, przepraszam, nie wiadomo o co chodzi. Ja myślę, że przed wyborami wszyscy stają się dość nerwowi. Aczkolwiek, jeżeli, jak mówicie o kampanii w Kożuchowie, to taka jest... Nie mrawa. Tak, też się przyznam szczerze, że niewiele się tam dzieje. Nie widać pani Alina Śmigiel po jednym filmiku zaprzestała nagrywania. Nie, ja widziałem tam w internecie, że pan Jagasek wrzucił, że mu tam banery poprzewracali, to pani Alina go tak wsparła wtedy tak na duchu, że nie wolno takich aktów wandalizmu robić, że powinno być wszystko uczciwie i ładnie. A myślisz, Sławek, że to jest kolejna twoja udana interwencja, że pani Alina nie nagrywa więcej filmików? Bo ty masz tą moc taką podcastową. Niby mam moc, ale Henryk Matysik roweru nie oddał. Także no nie wiem, poczekaj. Dwa tygodnie zawsze tam powiedz. Ale a propos roweru, to pojawił się rower teraz na billboardzie, dzisiaj widzieli ze Sławkiem. Izabela Bojko nowy billboard pedałuje w Nowej Soli. Ja nawet napisałem, że wcześniej się fotografowała z psem i kotem. Jest też loteria, na której fotografowała z odkurzaczem. A teraz jest na rowerze, nie? No, tak. Także no, to tylko. Można by zrobić taki delikatny ranking, z czym jej najbardziej dotknąć. Czyli to rower jest. Miejmy nadzieję, że jej, bo pies nie wójta Matysika. Także. Nie, nie, wójta Matysika był inny. Był elektryczny. Był chyba inny. No, ten nie przypominał. Jak jesteśmy przy pani Bojko i przy tych wszystkich wójtach, to wiecie, bo Cebos zrobił badanie. Nie, żeby nie było, że ja się nie przygotowałem. Cebos zrobił badanie, zadzwonił tam i napisał przez internet, ten chyba się skontaktował z 1000 ludzi w całej Polsce i zadał pytanie, jaki powinien być idealny kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. I generalnie to się tyczy kandydatów na radnych i wiecie, jaka jest odpowiedź ludzi, czego ludzie żądają, oczekują? Czy to nie jest nic śmiesznego, to jest jakby poważna rzecz, bo oczekują tego, żeby był uczciwy i nieprzekupny. A, to niemożliwe. No i właśnie tak się chciałem was zapytać, ale wy ubiegłeś mnie. Czy to jest w ogóle, jak to wygląda, nie? Papier przyjmie wszystko. Papier przyjmie wszystko. No dobrze. Ja też jestem może, obiektywny. Może tym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. No, chcesz nie, coś, bo, gdzieś, bo, no. Bo na pożegnanie to ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jeśli mogę, no. Tak zaburzyłem nam tutaj. No. Ale nie, bo ja zauważyłem coś takiego, że ci wójtowie, burmistrzowie robią te pożegnalne sesje. Mhm. I niektórzy tak widzą chyba jakiś potencjał w tej pożegnalnej sesji, żeby coś się jeszcze pokazać, zaprezentować. I wiecie, gdzie będzie pożegnalna sesja w Nowym Miasteczku? Gdzie? W sali koncertowej w Domu Kultury. Tam jest taka nowa sala. Czyli tam jednak w tym Nowym Miasteczku sala. Coś się dzieje? Coś się dzieje. Jest podzielona sesja na dwie części. I jedna część to będzie poświęcona temu, co w Nowym Miasteczku osiągnięto przez te 5 lat. Także będzie taka huczna sesja, no bo tam jest przecież dużo miejsca. Więc ja prezentacja wiem, czy, w PowerPoincie. Czy planują zapraszać gości, no bo to jest duża sala przecież. I scena wielka. Będzie tort. Zawsze tam jest
Szampan. Taki zielony, bezalkoholowy, więc może być szampan. Czyli po u Izabeli Bajka był tort. Trzeba odpowiedzieć. Czyli w Nowym Miasteczku będzie prezentacja dokonań. 6 minut, a później 1,5 godziny tort. Nie, no tam coś zrobili, nie bądźmy tak okrutni. Pokazał się, pojawił się film przecież, że tam dużo się działo. Tak. Dobra, to na koniec ja chciałem pozdrowić pana, który dzisiaj żeśmy go poznali. To jest mąż pani Anny Komar. Tak, był zawiedziony bardzo. Przepraszamy go, bo ostatnio jak żeśmy w naszym podcaście mówili o jak tworzy się listy w rytm piosenki matki, żony i kochanki, pominęliśmy go, bardzo serdecznie go przepraszamy. No, dlatego pominęliśmy, bo on jest mężem, matką, tak, żoną, to mąż pani Anny i kandyduje do powiatu, tak chyba z tego, co pamiętam, także tak, też jest na listach. No i ja osobiście chciałem pozdrowić panią z Żabki, która nas słucha i chwaliła nasz podcast, także w drodze do domu z pracy. Powiedziała, że wie, co się dzieje, tak? Wie, co się dzieje, tak, że jest dobrze zorientowana dzięki temu, także ją serdecznie pozdrawiamy tutaj wszyscy i no i niech sobie dalej słucha. Ale mamy też chyba pierwszych takich... Hejtera mamy, tak, no, jak mogłem to zapomnieć, mamy hejtera. W ogóle to od tego powinienem zacząć, bo pojawił się na naszym Facebooku hejter. Co, nie bardzo rozumiem, co on nam pisał. Że o Zielonym Ładzie powinniśmy gadać o tych pierdołach, co my tutaj teraz gadamy, że jak baby gadamy, że nie jesteśmy facetami. Wszystko się zgadza, to nie jest hejter, to żaden hejter. No dobra, no to też go pozdrawiam, to tego hejtera. To może nie hejter, może no to źle to odczytałem. Okej, okay. Michał, masz wiersz na dzisiaj jeszcze, czy nie? Mam czy... miał być wiersz, no to mam coś. Masz jakiś wiersz? Zakończymy to wierszem? Dobra. Zniszczę, zdepczę, pogrzebię, ubiję, zamęczę, uduszę, powieszę, zaszyję. Podpalę, otruję, napalna, biję, utłukę, utopię, do nogi wybiję. Na tamten świat pośle, obedrę ze skóry, sprzątnę, wykończę, zabiję jak psa. Dobiję i wrzucę do dziury bez dna. Zarżnę, na śmierć skażę, udręczę, uciszę, trupem złożę, umęczę, zarąbię, rozwalę i wypruję flaki. Wójt ze mnie w końcu nie byle jaki. No to z ulotki wyborczej jest. Nie, ale motto. To jest takie przed wyborami, że wiedzcie, że tak może być czasami. Dobra, no i ale to żeście nie mój wiersz, to jest poetki Janiny. Kurde. Dobrze. Powiem ci, że podejrzewam, że wielu kandydatów chciałoby sobie to wpisać tak uczciwie. Jak mówimy o tej uczciwości, to chcieliby tak wpisać sobie na ulotce przeciwko swoim konkurentom. Tak. No dobra, dziękujemy dzisiaj za uwagę. Ze mną był Sławomir Janusz. Dziękuję. Michał Szczęk. Dziękuję. I prowadził wszystko Patryk Świtek. Czytajcie nas, komentujcie, wysyłajcie nam. Hejtujcie nas. Hejtujcie to może mniej, ale wysyłajcie nam pytania, propozycje, ulotki wyborcze i co tylko wam przyjdzie do głowy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.